Witam serdecznie, jest ze mną Piotr Lipała, trener MKS Trzebinia. Panie trenerze, no można powiedzieć, przekonaliśmy się po raz kolejny, że historia lubi się powtarzać. Od 2 do 0 do 2 do 3, tak jak było z Dalinem Myślenice. Dzisiaj chyba szczególnie duży niedosyt, bo myślę, że na tę porażkę nie zasłużyliście i gdyby nie często proste błędy, no to wynik byłby z pewnością inny. No tak, no piłka nożna jest grą błędów przede wszystkim i niestety my gdzieś te błędy popełniamy za często, za dużo i za proste, bo no my musimy się napracować dość dużo, żeby gdzieś bramki strzelać, a przeciwnik, jak choćby przy tej drugiej bramce, no za dużo chyba nie zrobiła, a gdzieś ta piłka praktycznie sama wpadła do bramki. Szkoda, bo chyba w jednym ze sparingów straciliśmy podobną bramkę i gdzieś nie wyciągnęliśmy wniosku. No szkoda, no należy pogratulować drużynie Lubania, bo też zespół widać poukładany, nieźle gra w piłkę. No ale 2-0 jak się ma, grając u siebie, nie możemy sobie pozwolić na takie bramki. No właśnie, z Dalinem można powiedzieć sytuacja podobna. No wtedy ta czerwona kartka miała, myślę, duże znaczenie. Dzisiaj, nie wiem, też jakiś brak koncentracji. No, tu chyba możemy tak powiedzieć, że brak koncentracji, bo może gdzieś, kurczę, więcej takiego zaangażowania, więcej takiej pracy siłowej, bym powiedział, bo nawet przy tej bramce pierwszej właśnie, gdzieś przegrywamy taki pojedynek, można powiedzieć wręcz, gdzie Suchy idzie i wydaje się, że mamy piłkę gdzieś tam na ślizgu zabraną, a nagle zawodnik dostaje prostopadło, można powiedzieć, i tutaj tracimy bramkę, no. Szkoda takiej sytuacji i być może to faktycznie jest brak tej koncentracji. No ale tak mówię, no szkoda, bo mając u siebie 2-0, wiemy o co gramy, wiemy jaki jest cel i kolejny mecz, punkty odjeżdżają. No bardzo szkoda. Na pewno należy chłopakom pogratulować za walkę, za zaangażowanie, bo tego nie brakowało. Tego nie brakuje i myślę, że tutaj jakby nie ma co się wstydzić. No tylko szkoda, że za to się możemy pochwalić, a niestety kolejny raz punktów nie mamy i to jest takie bardzo przykre. A tak jak mówię, tym bardziej, że tak jak widzieliśmy, choćby pierwsza bramka, coś co gdzieś tam wypracowaliśmy sobie i przygotowaliśmy, to cieszy, takie coś cieszy, no ale niestety z takich małych, można powiedzieć, fajnych rzeczy, no nic nie będzie, no bo nie utrzymamy tej ligi, jeżeli nie będziemy punktować. Walki, zaangażowania nie brakuje, natomiast brakuje takiej skuteczności, to naprawdę w bardzo, można powiedzieć, prostych sytuacjach, bo nie tak dawno z Jawiszowicami Szkitun trafił w słupek z bliska. Dzisiaj no Jan Koźlik no musi wykorzystać taką sytuację. No tak, gdzieś tutaj już musimy docisnąć to. Jeżeli już wchodzę w pole karne i dostaję taką piłkę, no to nie ma nawet o czym mówić. Ale no, też no, ja jakby nie chcę upatrywać porażki w tym, bo tutaj całokształt się liczy i wiadomo, takich sytuacji szkoda, ale tu gdzieś powiedzmy trzeba się skupić na defensywie jako całość, jako cały zespół i na takiej dużej, mocnej pracy, bo tak jak mówię, no, mocno pracujemy na bramki, na przygotowanie sytuacji, a gdzieś też no, nie chcę jakby odbierać Lubaniowi zasług, no, 3 punkty zabrali, ale wydaje mi się, że gdzieś te sytuacje bardziej przypadkowe oni mieli, przynajmniej te 2 pierwsze bramki, bo nie mówię, trzecia bramka, bardzo ładna akcja i my gdzieś nie domknęliśmy tej strony naszej lewej, ale no mówię, no, gdzieś tutaj cały zespół musi popracować mocniej, jeszcze w defensywie i jeszcze mocniej, z większą wiarą i czasami proste środki. Brakuje nam takich prostych środków. Gdzieś trudna sytuacja stykowa, nie wybijamy tej piłki, nie wiem, na 40-50 metrów, tylko zawsze gdzieś to jest za lekko, zawsze gdzieś to wraca szybko i mówię, taka prostota czasami jest lepsza niż ładna gdzieś tam gra kombinacyjna, bo w pewnych momentach trzeba tak grać. Teraz czas na szybką regenerację, bo następny mecz już w środę w Andrychowie.
Tak, no na pewno też trudny teren. No ale no, jak się podnosić, jak odrabiać, no to w każdym następnym meczu. No, my nie mamy innego jakby innego celu i innych możliwości, jak po prostu robić punkty na każdym terenie, z każdym przeciwnikiem i tylko tak możemy do tego podchodzić, bo inaczej to, no, to będzie ciężko.